Witam Was w kolejnym odcinku Zdrowych Porad. Niestety koronawirus oficjalnie dotarł już do Polski. U mężczyzny z województwa lubuskiego, który niedawno wrócił z Niemczech, wykryto koronawirusa. Obecnie przebywa on w szpitalu w Zielonej Górze. Dlatego w tym filmiku chciałbym Wam zaprezentować kilka podstawowych porad, jak zachować się teraz, kiedy koronawirus już oficjalnie w Polsce jest. Po pierwsze, powinniśmy przestrzegać zasad, które zminimalizują ryzyko tego, że zachorujemy na koronawirusa. O tych zasadach zrobiłem oddzielny filmik. Po drugie, nie powinniśmy dać się nabierać oszustom, którzy oferują produkty, które rzekomo pozwalają nam w 100% zabezpieczyć się przed koronawirusem. Po trzecie, moim zdaniem warto również zrobić zapasy jedzenia na 2 tygodnie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy mieli pecha i będziemy mieli kontakt z osobą chorą, no to może się okazać, że będziemy musieli przez 2 tygodnie przejść domową kwarantannę. A wtedy nie będziemy mogli wychodzić z domu i robić sobie zakupów. Teoretycznie w takiej sytuacji moglibyśmy zrobić sobie zakupy przez internet. Jednak ze względu na obawę przed koronawirusem, internetowe sklepy spożywcze przeżywają prawdziwe oblężenie. Przykładowo dzisiaj sprawdziłem, że gdybym chciał zrobić sobie zamówienie w internetowym sklepie Carrefoura, no to na to zamówienie musiałbym czekać 6 dni. A podejrzewam, że w najbliższych dniach ten okres oczekiwania jeszcze się wydłuży. Po czwarte, powinniśmy na bieżąco śledzić informacje na temat rozwoju sytuacji w Polsce. Jeżeli okaże się, że wirus dotrze do miejsca, w którym żyjemy, wtedy może się okazać, że władze wydadzą dodatkowe zalecenia, jak powinniśmy się zachowywać, na przykład, że powinniśmy ograniczyć wychodzenie z domu. Po piąte, powinniśmy również poznać szczegółowe procedury, jak się zachować, jeżeli będziemy podejrzewać, że mamy koronawirusa. W takiej sytuacji przede wszystkim nie powinniśmy iść do zwykłego szpitala czy do zwykłej przychodni. O tych procedurach zrobię też oddzielny filmik. I w końcu po szóste, nie powinniśmy wpadać w panikę, ponieważ panika jest bardzo złym doradcą. To takie podstawowe rady, jak powinniśmy postępować teraz, kiedy już koronawirus dotarł do Polski, a ja zachęcam Was do oglądania moich kolejnych porad związanych z koronawirusem oraz o tym, jak dbać o zdrowie. Do zobaczenia!